Cześć, witam Was serdecznie na moim kulinarnym kanale. Przychodzę do Was dzisiaj z pomysłem na prezent na Dzień Mamy, a mianowicie upieczemy fajne ciasto. No powiedzcie mi, która mama nie uwielbia słodyczy? Więc co, przechodzimy do działania. Do przygotowania naszego pysznego ciasta dla mamusi potrzebować będziemy około 300 g rabarbaru, 2 jajka, 125 g margaryny, 100 g cukru, 150 ml mleka, 300 g mąki, do tego 2 łyżeczki proszku do pieczenia, około 3 łyżeczki cukru wanilinowego, no i do tego wykorzystamy jeszcze olejek waniliowy, tutaj myślę, że dosłownie taką kropelkę. Przygotowanie mojego ciasta zacznę od rozpuszczenia margaryny, więc włączam sobie garnuszek. I wrzucam margarynę, te 125 g. I będę rozpuszczała, aż powstanie gładka masa. Będę pilnowała, żeby się tutaj nic nie zagotowało. Następnie odstawię do ostudzenia. Margaryna już się roztopiła, więc odstawiam ją do ostudzenia. No i przechodzę do kolejnych kroków. Następnie przygotuję sobie rabarbar. Ja go tutaj dokładnie umyłam. No i co? Przejdę do pokrojenia w takie większe kawałki. Gdy margaryna nam już wystygła, a rabarbar jest pokrojony, przechodzę do robienia ciasta, więc wsypuję 300 g mąki. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Dwie łyżeczki cukru wanilinowego. Sto gram cukru. Dwa jajka. Sto 50 ml mleka. I na koniec wlewamy naszą ostudzoną margarynę. I wszystko delikatnie mieszamy, aż powstanie gładka masa. I jeszcze dodam sobie tutaj tą kropelkę olejku waniliowego. I wymieszam. Następnie ustawiam sobie piekarnik, żeby mi się nagrzał na 180 stopni. Gdy ciasto mamy gotowe, rabarbar gotowy, przechodzimy do wyłożenia ciasta do foremki. Ja tutaj użyję takiej keksówki. Następnie układamy równo nasz rabarbar. I na sam koniec jeszcze po samej górze posypiemy odrobinką cukru. I wkładamy do piekarnika. Będziemy piec przez około 40 minut. Ciasto już jest gotowe, wciągamy po 40 minutach pieczenia, więc co, odstawię